chcemy zbadać, jak wygląda dzisiejszy design, chcemy zobaczyć, czy te symptomy, które gdzieś są odnajdywane w innych sztukach, w kulturze, czyli tego właśnie przesytu takiej polifoniczności, eklektyczności, są też widoczne w designie. Przez ponad 4 miesiące na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych będzie pracowało łącznie 5 pracowni związanych ze szkłem i z ceramiką, tylko po to, by tego dnia finalnego pokazać nam, przekazać nam zupełnie nowe produkty. Studenci wydają być się odrobinę zbici z tropu. Pierwszy raz tak naprawdę przychodzi do nich ktoś i mówi: róbcie co chcecie. Wszystko zostanie, że tak powiem, zamknięte w przeciągu jednego tygodnia. Rozpocznie się to kolacją, uroczystą biesiadą, na którą zostaną zaproszeni po części ludzie związani jakby z branżą, czyli będą to i artyści, i projektanci. To na pewno pójdzie w dobrym kierunku, a to z tego względu, że totalnie nie mamy pojęcia, którą ścieżkę obrać. Totalnie nie mamy pojęcia, jak nakierowywać tych ludzi, bo też nie chcemy tego robić. Ten projekt jest jedna wielka niewiadoma. Jest to rodzaj eksperymentu, jest to rodzaj jakichś takich dziwnych poszukiwań. To oczywiście nie jest. To zakończy się w formie happeningu i wystawy. Tym niemniej ta cała droga dojścia do tego momentu. Może, nie mówię, że na pewno, ale może się okazać najważniejsza. Jesteśmy w tej chwili na etapie doprecyzowania projektów, czyli mamy za sobą etap koncepcyjny, w którym były tworzone idee towarzyszące tym projektom, wstępne szkice. Teraz przeszliśmy już do takiego projektowania bardziej szczegółowego. Założenie nasze było takie, żebyśmy my nie wkraczali jakby w proces twórczy artystów, tylko nadali jakiś temat, jakąś ścieżkę tego wszystkiego. Zainspirowałam się kształtem liścia, czymś takim, że tak jakby wyobraźmy sobie, że jesteśmy w jakiejś dżungli, nie ma tam naczyń. Moją inspiracją będzie świnia i noga. Chcę zrobić z niej sztućce bądź jakiś talerz. Koncepcja była taka, żeby zrobić uchwyty do owoców, które będą sprawiać, że owoce będą wyglądały trochę jak filiżanka. Pamiętajcie, bo macie menu, bo ono jest, powiedzmy, że coś tam się może jeszcze kiwnąć, ale ono jest w pewien sposób zafiksowane na chwilę obecną, żeby jak będzie 30 naczyń na sosy, to sosów zabraknie. Wolałabym, żeby to było w ogóle totalnie pojechane, żeby to żyło własnym życiem. W ogóle się nie skupiam na użytkowości w tym. Fajnie zderzyć takie wolne podejście do tego wszystkiego z tym, że to musi pełnić jakąś funkcję. W tej chwili to jeszcze nie jest gotowy projekt naczynia, raczej motyw, który będę wykorzystywać, kiedy już będę wykonywać konkretne formy użytkowe. Okazuje się, że dwóch młodych designerów, dwóch młodych projektantów nagle jest i chce w stanie ze sobą współpracować. Projekt jest fajny pod takim względem, że on trochę przygotowuje do takich realiów na rynku, kiedy tak de facto nie mamy tego czasu dużo. Słuchaj, a co by było, gdybyś profesorowi powiedziała, że się ulewa, że to tak ma być i to, co żeśmy usłyszeli, że no profesor nie byłby do końca zadowolony. Ta noga jest przeciwieństwem zupełnie,
i chcę właśnie zrobić tak na przekór, że zrobię coś tak wow, że to będzie tak tłusto i grubo. Nie zrobię 3-5 razy te próby, kiedy będzie się ulewała, a jestem pewien, że za 6 razem zrobi tego rzędu próbę, że zmiecie nas, że będzie nam się podobało, że to będzie produkt absolutnie skończony. Praca nad projektem Wielkie Żarcie w pracowni szkła w architekturze trochę różni się od prac, które są wykonywane w pracowniach ceramiki czy szkła użytkowego. Myślę, że nie tylko ze względu na to, że jest to praca zespołowa, czyli praca w grupie i studenci wykonują jeden projekt wspólnie od samego początku i będzie to obiekt, instalacja, która będzie dopełniała całość tej przestrzeni, która będzie zaaranżowana obiektami użytkowymi. Nasza instalacja nawiązuje bezpośrednio do niehumanitarnego traktowania zwierząt. Stworzyliśmy pracę, w której są zawarte kurze symbole. Myślę, że było to dla nich dobrą nauką, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o pracę w grupie, jest bardzo mało takich zadań w naszej pracowni. Ja to powiem szczerze, że ja liczyłam na coś bardziej kontrowersyjnego. Powstaje marny produkt, obiekt, który gdzieś tam jest po prostu procedowany ku zaliczeniu. Ale dzięki ASP, dzięki temu, że oni się zgodzili, że instytucja zaufała nam, że weszła w te interakcje, to było fantastyczne, mogliśmy tak naprawdę wykreować nową, nie że rzeczywistość, ale nową jakość. Żarcie. Dzisiaj mamy na stole w końcu wielkie żarcie. Tutaj się zderzają bardzo dwa różne światy. Nasz taki mocno bardzo racjonalny, gastronomiczny, czyli wiemy, że sztuka mięsa waży tyle, wygląda tak, jest taka. Oni odbierają to przez pryzmat barw, kolorów, formy cieczy. Ta ma być ciężka, ma być ciężka w odbiorze. Na pewno będzie tam dużo słonych, mocnych, takich mięsnych aromatów. Ja wiem, jak sprzęty potrafią być totalnie niefunkcjonalne. Bardzo dużo dań na ciepło. Jestem ciekawa, jak czy wszystkie na przykład półmiski, patery, czy to wytrzyma. Pół roku prac, 7 lat myślenia. Widzę przepych. Kakofonii form, barw, pomysłowości również. 30 paru artystów konkursowych, kilku artystów poza jakby konkursowych. Pewnie dobrze ponad setka obiektów artystycznych. A masz takie wrażenie, że studenci byli zachowawczy? Byli. Bardzo ładne są te kieliszki. Jeśli chodzi o formę, to na razie number one na stoliku. Ja tutaj liczyłam na coś takiego mocno nasyconego, taką przesadą trochę, takiego na krawędzi, takiego, wiesz, punkowego. To jest creepy.
Mnie to się nawet podobają te trzymaczki do rąk. Ta wielka czaja, wiesz, jak z nagiego lunchu jest super. Butelka na wino jest niebezpieczna, dlatego że trzeba być, widzieć ile jest nalane, bo inaczej się ulewa. Studentem to się zawsze twierdziło, że te wszystkie błędy są celowe po to, żeby ludzie się uczyli uważności przy używaniu przedmiotów. Mnie niepokoją projekty, które z założenia mają zmuszać do uważności, bo to mi przypomina u mnie na studiach, jak dziewczyny się zagapiały i projektowały czajniki, których wylew był niżej niż wlew. Gdyby było dużą formą nie służącą do niczego, to bardziej jak jest pazurkiem służącym do jedzenia, to wydaje mi się, że ktoś go nie wytarł, kto go używał wcześniej. Sałatę, tak, i jesz ją zawsze z tym samym sosem, a tutaj masz po prostu takie spektrum. Narzędzia do obsługi stołu są w zaniku tutaj. Ja po prostu doceniam ten sam akt twórczy, wiesz o co chodzi? O to, że coś zostało poprowadzone od początku do końca. Nie powinniśmy się chyba po prostu takimi detalami zajmować. One są z innej masy w ogóle chyba, bo ten jest ciemniejszy i go tak chyba, albo szkliwo inne. Do makaronu to się nadaje, ale do tych ziemniaków tak słabo. Jakbym wzięła te palce, jakbym wzięła ten kawałek, to by było okej. Okay. A jak wezmę w rękę, to będzie już nie okej, okay, nie? Ale właściwie dlaczego? Atmosfera panująca podczas kolacji jest naprawdę przyjemna, jest zaskakująca. Ludzie są chętni do rozmowy, ludzie są chętni do dzielenia się swoimi wrażeniami i z tego się ogromnie, ale to ogromnie cieszę, bo taki też był zamysł, żeby każda osoba będąca tą częścią tego łańcuchu, tak jak cały czas powtarzamy, pokarmowego projektowania, mogła się wypowiedzieć na temat świeżych, nowych obiektów.